Wydawnictwo Filia przedstawia Remigiusz Mróz Widmo Brokenu Czyta Krzysztof Gosztyła Hej, Korusiek, ta książka jest dla ciebie. Myślałaś, że tego nie zrobię, co? Wróć. Tatry przyzwały cię tęsknotą. Pomówimy sam na sam o tobie. Teresa Harzdorf Bromowiczowa. Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze ma zapach tatr. Jan Staudinger Prolog Teraz Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu stawów 1671 metrów nad poziomem morza. Wiktor Forst nie odrywał wzroku od Joanny Chyłki. Robił wszystko, by porozumieć się z nią bez słów i spełnić żądania mężczyzny, który celował do nich z broni. Klęczeli w jadalni razem z innymi turystami, którzy utknęli w odciętym od świata zasypanym śniegiem schronisku. Bez szansy na ratunek, bez nadziei na to, że zjawi się ktoś, kto odwróci losy tego, co się działo, nikt się nie odzywał. Zgodnie z poleceniem człowieka trzymającego pistolet. Przejmująca cisza była jednak raz po raz przerywana cichym szlochem lub zduszonym zawodzeniem dziecka, które matka przycisnęła mocno do piersi, jakby mogła sprawić, że jakimś cudem ochroni je przed tym horrorem. Ręce za głowę! odezwał się rosły mężczyzna stojący przed Forstem. Wiktor nawet nie drgnął. Zamachowiec jednak nie miał zamiaru pozwalać na choćby znikomą niesubordynację. Od razu wymierzył broń wklęczącą obok Joanny. — Powtarzać nie będę! — rzucił. Forst wciąż patrzył na chyłkę. Zachowywała spokój, pozornie nawet większy od jego — Wciąż sprawiała wrażenie jakiejś kompletnej aberracji w tym miejscu, ubrana w trekkingowe spodnie, polar i górską kurtkę. Trwała w bezruchu, z jej twarzy niewiele dało się wyczytać, jednak Wiktor miał świadomość znaczenia jej wzroku. Za jego pomocą pytała, co robić. Próbowała przesądzić, czy porwą się na jakąś szaloną desperacką próbę ratunku. Komisarz nie miał dla niej odpowiedzi. Analizował gorączkowo sytuację, od kiedy tylko mężczyzna zjawił się tu i wyciągnął broń, terroryzując wszystkich w schronisku. Szukali go. Próbowali namierzyć go od dawna, nie mieli jednak pojęcia o tym, kogo tak naprawdę ścigają. Gdyby było inaczej. Dorwaliby go dużo wcześniej, wszystko potoczyłoby się w zupełnie inny sposób, a ten człowiek nie sprawowałby teraz nad nimi nieograniczonej, absolutnej władzy. W jednej chwili stał się demiurgiem, mogącym przesądzić, kto będzie żył, a kto zginie. Udowodnił to przed momentem, zabijając jedną z osób. I Forst nie miał złudzeń, że nie minie wiele czasu, a będzie chciał ponownie to pokazać. Zabije znów. By zyskać jeszcze większą kontrolę nad resztą. Pytaniem otwartym pozostawało, kto stanie się kolejną ofiarą. Wiktor w końcu spojrzał w oczy mężczyzny. Przez głowę przeszło mu wiele obrazów, wiele sytuacji, w których otarł się o śmierć. Mimo to odniósł wrażenie, że nigdy nie zbliżył się do niej tak, jak teraz. Ten człowiek przyszedł tu, by odebrać im życie. Nie miał żadnego innego planu. Nie powodowało nim nic innego. W rezultacie nie istniała żadna rzecz, dzięki której zrezygnowałby z pociągnięcia za spust. Jedyne, co mógł zrobić Forst, to ugrać nieco czasu. Ale jak w ogóle do tego dopuścił? Jakim cudem wraz z chyłką pozwolili na to, by sprawa zaszła aż tak daleko? Kiedy znaleźli się na drodze, z której nie mogli już zawrócić? Wiktor doskonale znał odpowiedź na ostatnie z tych pytań. Pamiętał, jak wraz z dziećmi Dominiki siedział na podłodze w ich mieszkaniu w Krakowie. Ona była w pracy, on zaś grał z Ingą i Olafem w detektywę. Planszówkę kryminalną niepewny, czy jest dla nich odpowiednia. Boże, tak bardzo chciałby do nich wrócić, żeby mieć na to choćby nikłą szansę. Musi wypełniać polecenia zamachowca co do litery, przynajmniej na razie. Powoli? Podniósł surowe, naznaczone życiem duże dłonie, a potem umieścił je na karku i skrzyżował palce. Dobrze, pochwalił go terrorysta. Wiktor dostrzegł kątem oka, że chyłka obraca głowę w kierunku okna. Na zewnątrz szalała zamieć. Za dymka była tak duża, że nie sposób było dostrzec niczego poza śniegiem tłukącym o szyby. Niknęła w nim jakakolwiek wiara w to, że ludzie zamknięci w schronisku się uratują. Mężczyzna z bronią wiedział, że wszyscy są na jego łasce. Nawet gdyby komuś udało się zaalarmować służby, te nie miałyby tu jak dotrzeć w najbliższym czasie. Szlaki były zasypane, drogi nieprzejezdne, a śmigłowiec nie mógłby nawet zbliżyć się do tatr. Być może to sprawiło, że zamachowiec odszedł w stronę innych turystów. Hyłka natychmiast skorzystała z okazji. Co robimy? Rzuciła pośpiesznie, cicho. Komisarz nie odpowiedział. Forst, kurwa, macie! Syknęła. Hej! krzyknął mężczyzna z bronią. A Joanna natychmiast skierowała wzrok przed siebie. Znów się do nich zbliżył, popatrzył na nich z góry, po czym wycelował prosto między oczy chyłki. Ta, w naturalnym odruchu, zamknęła je. Szybko jednak zmusiła się do tego, aby podnieść powieki i spojrzeć na człowieka, który był gotów ją zabić. Milczenie się przeciągało, nabierając niemożliwego do wytrzymania ciężaru. Cisza, rzucił zamachowiec. Janna oddychała nierówno przez lekko rozchylone usta. Jeszcze jedno słowo, a zginie kolejna osoba, dodał mężczyzna z pistoletem. Forst spojrzał na broń. CZP-09, kaliber 9 mm, para, 19 naboi. Spust ustawiony na podwójne działanie. Dekoker i bezpiecznik nastawiony w pozycji do strzału. Waga pewnie około 800 gramów. Komisarz mimowolnie zaczął rozważać, czy gdyby rzucił się teraz na przeciwnika, zdołałby wytrącić mu broń z ręki, zanim ten pociągnie za język spustowy? Prawdopodobieństwo było niewielkie. Ktoś... Z pewnością straciłby życie. Wynik takiego starcia także pozostawał wielką niewiadomą. Forst przeszedł długą rehabilitację. Miał nigdy nie wrócić do pełni zdrowia i mimo że poprawił kondycję fizyczną w ostatnim czasie. Był jeszcze daleki od formy, która dawałaby szansę w starciu z tym człowiekiem. A mimo wszystko był gotów spróbować. A raczej byłby, gdyby nie niewielki przycisk umocowany do pistoletu. Przycisk, który mógł doprowadzić do eksplozji ładunku wybuchowego, znajdującego się na środku pomieszczenia. Część pierwsza Wcześniej. Ulica Dolnych Młynów, Kraków. Forst siedział przy stole w kuchni, obserwując w milczeniu, jak dominika kończy dopijać kawę. Był chłodny poranek. Kaloryfery grzały na półgwistka, na zewnątrz jaśniało i zapowiadał się dobry dzień, jak każdy inny w ostatnim czasie. Gdyby ktoś jeszcze niedawno próbował przekonać Wiktora, że to właśnie w takich okolicznościach odnajdzie spełnienie, niechybnie poniósłby fiasko. Okazało się jednak, że prawdziwy ogień potrzebuje powietrza, by płonąć, a w nowym życiu Forst wreszcie mógł czerpać je pełną piersią. Nie uczestniczył w śledztwach, nie ścigał żadnych przestępców, z racji obrażeń odniesionych na zawracie i statusu bohatera przyznanego mu przez media i polityków, mógł jeszcze przez pewien czas żyć w dostatku. Kiedyś byłoby to dla niego nie do zniesienia, teraz okazało się wybawieniem, którego od lat potrzebował. Uśmiechnął się lekko do Wadriś Hansen i dostrzegł, że podobny wyraz przemyka przez jej twarz. Nie musieli się odzywać. Cisza w ich przypadku nie była brakiem dźwięków, była jednym z nich, tym, który daje komfort. I wypełnia człowieka poczuciem, że wszystko jest w porządku. Dopili swoje kawy, po czym Dominika poszła do łazienki. On zaś zaczął myć kubki i talerze po śniadaniu. Inga i Olaf kręcili się po domu, właściwie bez ładu i składu, przekrzykując się i przekomarzając. Forst nie miał pojęcia, jak wiele szczęścia potrafi wnieść taki poranny raban. Obawiał się, że w końcu stanie się irytujący, ale było wprost przeciwnie. Teraz nawet nie wyobrażał sobie, jak mógł spędzać tyle czasu w osamotnionej chałupie na mraźnicy. Nie były to wszakże jedyne obawy, jakie jeszcze jakiś czas temu go nachodziły. Czuł realny strach przed tym, że nie sprawdzi się w roli powierzonej mu przez Dominikę i jej dzieci. Głowy rodziny, ojca? Wciąż nie mógł jej dookreślić, ale obawiał się, że jakakolwiek by była niesprosta. Oni jednak byli najwyraźniej innego zdania i praktycznie codziennie, w taki czy inny sposób, mu o tym przypominali. Dominika robiła to wprost. Od Indii i Olafa otrzymywał niewypowiedziane sygnały, kiedy przychodzili pozornie bez powodu, żeby się przytulić, gdy chcieli razem się bawić. Czy oglądać kreskówki? To właśnie w jednym z takich momentów Wiktor stwierdził, że nigdy nie wróci do bycia śledczym. Nie tam leżało jego przeznaczenie, nie to było prawdziwym celem jego życia. Jedno i drugie koncentrowało się tutaj, wokół trójki ludzi, którzy nadali nowy sens jego egzystencji. No dobra, lecę. Rozległo się z korytarza. Forst odwrócił się od zlewozymywaka w kuchni i zerknął na wadryś Hansen, która właśnie próbowała namierzyć którejś z dzieci, aby pożegnać się chociaż z jednym. Halo! rzuciła bezradnie. Inga ani Olew? Bynajmniej nie zainteresowali się wyjściem mamy, kontynuując w najlepsze, cokolwiek tam robili. Dominika westchnęła i rzuciła krótkie, bezpańskie spojrzenie w kierunku Wiktora. No, zepsułeś mi dzieci, oznajmiła. Ja? Nie wiem jak, ale ci się udało. Nic nie zrobiłem. Wadyś Hansen z powątpiewaniem uniosła brwi. Hm. Gdybyś ty wychodził, rzuciłyby się do drzwi, jakby miały cię więcej nie zobaczyć. No i jaka w tym moja wina? Duża. Potraktowawszy to jako komplement, komisarz znów pozwolił sobie na lekki uśmiech. Niezmiennie dziwiło go to, z jaką łatwością unoszą się kąciki jego ust. Kiedyś dwukrotny tego typu grymas należałoby kwalifikować jako wydarzenie dość niespotykane w skali miesiąca. Teraz był jednak na porządku dziennym. Na poza tym konfabulujesz, zauważył. Doprawdy. Doprawdy. Dominika podparła się pod boki i zmrużywszy oczy odwróciła się w kierunku salonu. — Dzieci, Wiktor wychodzi! — krzyknęła. Nie musieli czekać długo, nim pojawił się Olaf, a zaraz za nim Inga. Oboje spojrzeli na mamę, a potem na Forsta. — Gdzie ty idziesz? — rzuciła z pretensją dziewczynka. — nigdzie. Po prostu mieliśmy grać w detektywa — włączył się Olaf. No — Wiem, to tylko obiecałeś. Wiktor zerknął bezradnie na Wadryś Hansen, a ta uraczyła go pełnym satysfakcji wyrazem twarzy. — Opowiedziałeś, że będziesz grał. Zauważyła naburmuszona Inga. Albo coś mówisz i robisz, albo nie mów. No, w porządku, w porządku, że ja, ja nigdzie się nie wybieram. Na sto procent? Na sto tysięcy? Dzieciaki odczekały jeszcze moment, jakby dzięki wnikliwym spojrzeniom mogły przesądzić, czy nie zostały okantowane. A potem ostrożnie oddaliły się w kierunku pokoju, po chwili zaś kontynuowały już w najlepsze jakiegoś rodzaju przepychankę. No naprawdę musiałaś? rzucił pod nosem Wiktor. Cóż czasem trzeba Ci coś wytłumaczyć, łopatologicznie. Mhm. W gruncie rzeczy to nawet nie czasem. Forst przerzucił przez ramię ścierkę do naczyń i przyjrzał się dominice. To jest jakiś dzień pastwienia się nade mną? spytał. A gdzie tam? Przecież lubisz z nimi grać? Lubię. No, potwierdziła z uśmiechem Wadryś Hansen, a potem podeszła do niego i krótko pocałowała go na pożegnanie. Właściwie to ledwo go cmoknęła, a potem zaczęła się obracać, ale on nie miał zamiaru jej na to pozwolić. Chwycił ją za rękę, obrócił jak w tańcu i przyciągnął do siebie. Co będziesz teraz pokazywał, jakim brutalem potrafisz być? spytała, kiedy ich usta już lekko się dotykały. Niezupełnie. Pocałował ją delikatnie, ale namiętnie. Poczuł, jak rozluźnia się cała w jego ramionach, jakby oplatała ją całkowita, upajająca błogość. Zabrakło mu tchu i wiedział, że dominice także. I się zbliżali działo się coś, czego żadne z nich nie mogło wytłumaczyć. Muszę iść, wymamrotała między pocałunkami. Wiem, odparł Forst równie niewyraźnie. Zaśmiała się cicho, jakby wciąż nie dowierzała, że znajdują się w podobnych sytuacjach właściwie bez przerwy. Jemu także trudno było dać wiarę. Początkowo sądził, że z czasem emocje opadną, a ta magiczna siła przyciągania osłabnie. Jednak działo się coś wprost przeciwnego. Im dłużej tu mieszkał, im więcej czasu spędzał z Dominiką, tym bardziej się nią upajał i tym trudniej było rozstawać się, nawet na kilka godzin. Kiedyś był przekonany, że nie potrafi dać jej takiego szczęścia, jakiego potrzebowała. Serce zawsze do niej ciągnęło, ale drzemała w nim jakaś siła, która miała przeciwny wektor i nie pozwalała się zbliżyć. Ocierając się o śmierć na grani zawratu, zrozumiał jednak, że to tylko strach przed nowym, przed całkowitym odwróceniem dotychczasowego życia, zaangażowaniem się tak, jak nigdy dotąd. Pojął wtedy także, że jeśli w ostatnich chwilach życia myśli się tylko o jednej osobie, to należy zrobić wszystko, żeby do niej wrócić. Nie udało mu się. A teraz ta kobieta była w jego ramionach. Masz na mnie zły wpływ, odezwała się cicho Dominika. Tak, bo nie mogę zapamiętać, co idzie do którego kubła? To też, bo zaczyna mi się mylić, przyznała. Ale spóźniam się przez ciebie do pracy. No, raptem dwa, trzy. Trzy razy w tygodniu. Kiedyś tak nie było, bo kiedyś nie miałaś takiej chuci. Wadyś Hansen spojrzała na niego z głębokim powątpiewaniem. Pożądania seksualnego, dodał Forst. Wyobraź sobie, że znam znaczenie tego słowa. O, znasz znacznie więcej niż znaczenie. Pokręciła bezradnie głową, jakby musiała zmagać się z nastolatkiem. A potem wysunęła się z ramion Wiktor i odwróciła. Posłała mu jeszcze krótkie zalotne spojrzenie, po czym postawiła krok w stronę wyjścia. Wiedział, że nie powinien klepać jej w tyłek. No ilekroć to robił, narażał się na jakiegoś rodzaju odwet. Tym bardziej sobie na to pozwolił. Łapy przy sobie usłyszał na odchodnym. Odprowadził ją wzrokiem, a potem zsunął ścierkę z ramienia, złożył ją na pół i przewiesił przez uchwyt. Przez chwilę stał w kuchni, wlepiając wzrok w zamknięte drzwi mieszkania. Nigdy nie powiedziałby, że można być tak szczęśliwym. Nigdy nawet nie przypuszczał. Wiktor! Rozległo się niemal błagalne dziewczęce wołanie z pokoju. Wytarł ręce, a potem włożył do szafek kilka suchych naczyń. Jakiś czas temu awansował zwójka na Wiktora. Co właściwie całkowicie mu odpowiadało? Zupełnie jakby otrzymał od nich powołanie do nowej roli, niepowtarzalnej i wcześniej w ich życiu niewystępującej. Wiktor! dało się słyszeć znacznie głośniejsze wołanie. Idę, idę! Już miałeś być. A kto pozmywa? rzucił, ruszając w kierunku salonu. Nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Jakby pytanie nie zasłużyło na to, aby Inga i Olaf się nad nim pochylili. Siedzieli już na podłodze, rozłożywszy planszę do gry, karty postaci, talię spraw i żetony. Gramy, rzucił Olaf. Wolst usiadł na podłodze, cicho przy tym wzdychając. O, lewa noga musiała być w miarę wyprostowana, inaczej nie wytrzymałby długo w tej pozycji. Wciąż była w nie najlepszym stanie, choć gdy wziąć pod uwagę, że na orlej perci trzymała się właściwie na kilku ścięgnach. Lekarze zaś musieli poskładać ją z odłamków, no i tak było cudem, że mógł jej używać. Zerknął na pudełko z grą. Detektyw wydawał się co najmniej średnim tytułem. Gdyby to od niego zależało, wybrałby raczej komisarza, Ale. Co kto lubił? Większą wątpliwością było zresztą to, czy dzieciaki są w wieku odpowiednim, by w nią grać. Forst musiał chować pewne rzeczy, w których występowały nieodpowiednie sceny, albo przemilczać wulgaryzmy. Dzieci jednak oczekiwały, że będzie ich game masterem, tak więc nie było z tym problemu. No w porządku, zaczynamy powiedział Wiktor głosem zbliżonym do tego, którym operował Michał Fajbusiewicz, a za nim pewnie wielu kryminalnych podcasterów. Na najbliższe trzy godziny wejdzie w tę rolę, tworząc atmosferę tajemniczości, a może nawet niejakiej grozy i pewnie tak, jak dotychczas będzie odnosił wrażenie, że Ingen i Olafa bardziej będzie cieszyło jego pajacowanie, niż jej sama gra. Zdawało się zresztą, że nie do końca łapią wszystkie jej niuanse. Nie, żeby miało to jakiekolwiek znaczenie dla magii wspólnie spędzanego czasu. Forst bawił się świetnie razem z nimi, zapominał o całym bożym świecie i skupiał się wyłącznie na tym, by dobrze odegrać swoją rolę. Raz po raz musiał z niej wychodzić, kiedy dzieci postanawiały wyciągnąć z niego informacje siłą. Zwało się to przesłuchaniem z torturami. I polegało na tym, że nagle się na niego rzucały. Rozpoczynała się faza siłowania i zapasów, które zazwyczaj kończyły się tym, że Wiktor leżał na podłodze, przywalony przez Ingę i Olafa. I właśnie w jednym z tych momentów musieli przerwać, gdyż rozległ się dzwonek do drzwi. Komisarz szybko wyswobodził się spod dzieciaków i momentalnie obrócił w kierunku przedpokoju, jakby sygnał mógł zwiastować wyłącznie nadciągające kłopoty, a nie listonosza, kuriera czy jakiegoś domokrążcy. Nie, jęknęła inga, tylko nie teraz. Udawajmy, że nas nie ma, podsunął Olaf. Z uwagi na entuzjastyczne okrzyki, jakie przed momentem znosili, byłoby to raczej trudne do wykonania. Ależ tak nie wypada odparł Forst. Dlaczego nie? Bo to może być coś ważnego. Dzieci bezradnie westchnęły, jakby nie miały siły na dorosłych, a Wiktor podniósł się cicho stękając. Poszedł w kierunku drzwi, powłócząc lewą nogą, a potem przyłożył oko do wizjera. No i rzucił z pokoju Olaf. Kto to? Nieważne, postanowiła Inga. Powiedz, żeby sobie poszedł. Chciałbym. Zanim którekolwiek zdążyło podrążyć, komisarz przekręcił zamek i otworzył drzwi. W progu stał Edmund Osica, mrużąc oczy w charakterystyczny dla siebie dość krytyczny sposób. Ty masz wymiętoloną koszulkę, forst, ocenił. Wiktor przesunął dłonią po białym t shirtie jednym z kilkunastu identycznych, które sobie kupił. Nie pamiętał nawet, kiedy ostatnim razem wkładał czerwono-czarną koszulę w krat. No bo siłowałem się z młodymi, odparł. Nad inspektor mruknął coś niezrozumiałego, co sprawiło, że Inga i Olaf pomiarkowali, kto przyszedł. Rozległy się gremialne okrzyki wujek Edmund, po czym dzieciaki pojawiły się w korytarzu i osica na moment znikł w ich objęciach. No Starczy, no starczy, mamrotał, starając się wyspobodzić. Świnę trwało nim odpuściły i na powrót znikły w salonie. Forst spodziewał się, że podejrzą przynajmniej kilka kart, których nie powinny, ale trudno. No Muszą się też tak rzucać, no borknął Edmund. Ledwo dwa tygodnie temu mnie przecież to, e, widziały. No widocznie pana lubią. Osica harknął cicho. No też zachodzę w głowę. Dlaczego? dodał Wiktor. inspektor machnął ręką, jakby starał się odgonić uporczywego insekta. Po czym posłał Forstowi spojrzenie, które nijak nie przystawało do sytuacji. Edmund bywał tu dość często. Zazwyczaj przyjeżdżał z Aleksem, aby dzieci mogły się z nim pobawić, pies zaś. Przekonał się, że Wiktor w istocie żyje tyle, że gdzie indziej. Przy każdej takiej wizycie osica sprawiał wrażenie zrelaksowanego i szczęśliwego. Przynajmniej jak na niego. Tym razem było inaczej. Ale co się dzieje? rzucił Wiktor. Nadinspektor powiódł wzrokiem po korytarzu. <laughs> — Nic dobrego dla ciebie — odparł. — No jednak pan nie umiera. — No i to idź boską fors! — Tak czy inaczej, wiele czasu panu nie zostało. Edmund skrzywił się lekko, a bruzdy na jego twarzy stały się jeszcze głębsze. Zbliżył się o krok do podwładnego. Będziesz ty wszystkie te swoje uszczypliwości sobie wypominał, jak jak mnie zabraknie, bąknął. No może. A może będę tak przygnieciony smutkiem, że nie dam rady robić nawet tego. A idź ty w no. Forst uspokoił go ruchem ręki. Tylko się droczy, rzucił. Pewien jestem, że kiedy pan wyciągnie kopyta, to moje życie straci szans. Osica znów popatrzył w kierunku pokoju, w którym znikło dwoje dzieci. A no, może go stracić znacznie wcześniej zauważył. Bo, bo mamy pewien <śmiech> problem. <śmiech> Czy to może raczej ty go masz, Forst, a ja mimowolnie się w to wplątałem, prawda? Komisarz zmrużył oczy, wyczuwając w głosie przełożonego więcej powagi niż jeszcze przed momentem. Zazwyczaj nie była zwiastunem niczego dobrego. O co konkretnie chodzi? spytał. Osica obejrzał się przez ramię. O to widzisz, że na dole czeka na ciebie prokurator. Z nowego targu oznajmił. Jaki znowu prokurator? No, z nowego targu przecież mówię! Na no, więcej szczegółów nie udało się panu ustalić? Udało się, udało. Więc może mi je pan przedstawi? A mo może nie? Odparł Edmund. Bo formalnie rzecz biorąc, ten, ten yy, prokurator zjawił się tutaj w asyście policji, yy, żeby cię, prawda, przesłuchać. <laughs> no i tak się składa, że ja jestem właśnie tą asystą. Forst poczuł, jakiego mięśnie się napinają, a twarz tężeje. Asystą? O czym pan mówi? O tym, że ty jesteś traktowany w charakterze podejrzanego, Forst. A? Podejrzanego? rzucił nieco bardziej nerwowo Wiktor. O co? Osica nabrał głęboko tchu, ale wyraźnie nie miał zamiaru udzielać odpowiedzi. A raczej nie mógł tego zrobić. Więc, czy może tu wejść? spytał. Porozmawiasz z nim? No, jeśli mi pan powie, na jaki temat? To no tak. Edmund bezradnie westchnął, a na jego twarzy pojawił się znany komisarzowi wyraz. Występował, kiedy przełożony został skonfrontowany ze sprawą, której nie potrafił rozpracować. O, coś wydarzyło się w Tatrach. Forst nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości. To gdzie znaleźliście ciało? rzucił. Ton nieznoszący sprzeciwu, sprawił jedynie tyle, że Osica otworzył usta. Znów głęboko zaczernął powietrze, a potem w końcu spasował. A skąd wiedziałeś? Zapytał. Z pańskiej miny. No a teraz niechże pan mówi. Edmund potarł kark, jakby złapał go jakiś skurcz. No. <laughs> w porządku. No. W porządku, no. mruknął. Wczoraj. Wieczorem? <laughs> para turystów natknęła się na zwłoki. W dolinie pięciu stawów polskich znajdowały się w kosz odrzewinie. Przy żółtym szlaku, między Wielkim a Czarnym Stawem. Nadinspektor tylko uniósł brwi, wyraźnie chcąc zapytać, jakim to cudem Forst zna dokładną lokalizację. Tylko tam kosz rośnie przy żółtym szlaku rzucił szybko komisarz. A co to za ciało? Są ślady świadczące o udziale osób trzecich? No cóż, ustaliliście przyczynę zgonu? Edmund kaszlnął lekko, a potem zerknął kontrolnie ku wnętrzu domu, jakby chciał się upewnić, że dzieci nie usłyszą tego, czego nie powinny. Wychłożenie odparł. Celowo nie podawał więcej szczegółów, a im dłużej to trwało, tym większy był niepokój forsta. Co tu się właściwie działo? I dlaczegoż to prokurator z nowego targu podejrzewał o zabójstwo właśnie jego? <laughs> Ofiara to <laughs> około 75-letni mężczyzna odezwał się w końcu Edmund. <laughs> Odnaleziony całkowicie nagi, bez żadnych dokumentów i <laughs> rzeczy osobistych, a tożsamość jeszcze nie ustalona. Komisarz przełknął ślinę, nie poruszywszy się ani o centymetr. ślady walki. – Brak – odparł ciężko osica. – Ale na brzuchu ktoś wypalił jedną liter. Jaką? – G. – To wciąż nie tłumaczyło, dlaczego ktokolwiek miałby wiązać tę śmierć z Wiktorem. – Panie inspektor, ale to nie wszystko, Forst – uciął Edmund i nieco się zbliżył. – Mówisz rzecz w tym… Że na miejscu zdarzenia zabezpieczono materiał dowodowy pod postacią odgnieceń butów w śniegu, śladów DNA oraz odcisków palców. Wiktor wstrzymał oddech. I wszystkie należą do ciebie, dodał nadinspektor. Ulica Dolnych Młynów, piasek. Forst musiał oddać prokuratorowi Bartłomiejowi Haladynowi. Że postąpił tak jak należało. Czekał na dole aż do momentu, kiedy osica powiadomił go, by zjawił się na piętrze, a gdy wszedł do mieszkania, zachowywał się jak gość, nie zaś najeźdźca gotowy zaanektować podbity teren. Wiktor zostawił dzieciaki same w salonie, a prokuratora z nowego targu w towarzystwie Edmunda zaprosił do gabinetu dominiki. Stał tu niewielki stolik kawowy z dwoma fotelami, do którego dosunął jej krzesło biurowe. Otaksował wzrokiem haladyna, starając się ocenić z kim też ma do czynienia. Na pierwszy rzut oka facet sprawiał wrażenie antytezy ludzi takich jak Aleksander Gertz. Próżno było szukać w jego zachowaniu przejawów poczucia wyższości, arogancji czy choćby zdawkowej agresji. Przeciwnie. Bartłomiej Haladyn wyglądał, jakby był to jedynie z zawodowego obowiązku. No, dziękuję, że nas pan przyjął, odezwał się trzydziestoparoletni nowotarżanin, poprawiając krawat. Wiktor niemal niezauważalnie wzruszył ramionami. Ale lepsze to, niż moja ewentualna wycieczka na Podhalę. odparł i pochylił się na krześle. A no, bo też przypuszczam, że prędzej czy później byście mnie. — Wezwali, prawda? Haladym sprawiał wrażenie lekko zmieszanego. — No chyba nie mielibyśmy innego wyboru — zauważył razem z inspektorem Osicą. Doszliśmy jednak do wniosku, że... Cóż, Forst uniósł brwi, nie bardzo wiedząc, z czego wynika to specjalne podejście. Na miejscu tego człowieka dawno wysłałby wezwanie lub od razu radiowóz, by ściągnąć podejrzanego do pokoju przesłuchań. No, bo przekonałem ich, że nie opłaca się stawiać ci zarzutów. Forst, no, włączył się. Bartłomiej odchrząknął cicho. To prawda, przyznał. Doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj kończyło się to niezbyt korzystnie dla organów ścigania. Zawsze. Słucham. Nie zazwyczaj, tylko zawsze. Forst poczuł na sobie ostrzegawcze spojrzenie osicy ale nie miał zamiaru nim się sugerować. No cóż, nasza wstępna hipoteza śledcza zakłada, że dowody na miejscu zdarzenia zostały sfabrykowane. Podjął Haladyn. Jednak, jak sam pan rozumie, musicie to potwierdzić. Nieźle skwitował w duchu Forstu. Po tym, jak uporał się z Eliaszem, a później z Adamem Petrowym, naprawdę mógł liczyć na kredyt zaufania mu służb. Jeszcze kilka lat temu z miejsca, by go zamknęli. — Bylibyście więc wdzięczni za alibi na czas zabójstwa? — dodał Wiktor. — A cóż, nie ukrywam, że tak. — To żaden problem. Osica ociężale pokiwał głową, zamykając oczy, jakby chciał zasugerować, że właśnie to starał się powiedzieć od samego początku. — Forst to jest w tej chwili zwierzę udomowione — zauważył. — Słucham? Rzucił komisarz. A co? To my mylę się? No dość często. Ale nie w tym wypadku, uparł się Edmund. Więc mów, że panu prokuratorowi, gdzieżeś był i co żeś robił, prawda, w czasie zabójstwa, czyli kiedy. Osica obrócił się do siedzącego obok haładyna. A no właśnie, mruknął. To ustaliliście już. Kiedy? Jeśli tak, byłoby to całkiem niezłe tempo. Chociaż może nie rekordowe, Wiktor musiał wziąć pod uwagę, że od jakiegoś czasu pogoda utrzymuje się mniej więcej stała, łatwo było oszacować czas zgonu. Bartłomiej Haładyn położył rękę na stole. drugą podparł się o kolano. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło dokładnie tydzień temu, oznajmił. Tydzień? jęknął Osico. Zgadza się. I te zwłoki przez ten cały czas tam leżały? No raczej nie przespacerowały się na kozi koziwierki z powrotem, panie inspektorze, zauważył Forst. Naraził się na krytyczne spojrzenie Edmunda, ale nie zareagował, skupiając się na prokuratorze. Ten zwlekał z zadaniem konkretnego pytania zupełnie jakby poczuwał się do winy, że przychodzi mu w ogóle weryfikować podejrzenia względem tak utytułowanego śledczego. Media były naprawdę czwartą władzą. Gdyby nie materiały, które pojawiły się na temat Forsta po sprawie Grzegorza Price'a i jego brata, szczególnie te dokumentujące dramatyczną walkę na Orlej Perci, nie mógłby liczyć na namiastkę takiego traktowania. – Więc pamięta pan, gdzie był? – zapytał w końcu Bartłomiej. – W domu. – Tutaj? – Tak. – Przez cały dzień? – Prawie – odparł Wiktor – — O, no pod wieczór pewnie poszedłem się przejść. — Dokąd? — No, pan, ja nie prowadzę dziennika spacerów. Haladin lekko się uśmiechnął. — Oczywiście, ale zazwyczaj robię kółko po parku Jordana albo Grechuty i wracam. W tym pierwszym wypadku wychodziło jakieś trzy i pół kilometra, w drugim niecałe dwa. Obranie tej lub innej trasy wiązało się z tym, jak dobry dzień miała lewa noga. Zazwyczaj. Nie najlepszy. A ktoś może to potwierdzić? Bąknął osica tonem sugerującym, że pyta tylko dla formalności. O wypadku parku Jordana nikt, a w tym drugim... Klopsik i pani Helena. Co? A pewien stary mops i jego staruszka. Bo dość często ich spotykam, to się zaprzyjaźniliśmy. Edmund uniósł błagalnie wzrok. No, co nie, powinien się pan dziwić dorzucił Wiktor. Mam dziwną słabość do ludzi, którzy są już u schyłku życia. A bycie też freszu! – Rozumiem włączył się szybko hałady. Nie przypuszczam, że te spacery nie trwają przesadnie długo, prawda? No, ja pan raczej nie zdążyłbym dojechać na Łyszą Polanę, przejść do pięciu stawów, zamordować kogoś i zostawić nagiego w kosa drzewinie, po czym wrócić do Krakowa. To prawda, odparł Bartłomiej i nerwowym ruchem przygładził krawat. A fakt, że był pan w domu. Ktoś może potwierdzić? Może. W takim razie Dominika Wadry Hansen, prokuratura okręgowa w Krakowie. O, oczywiście. Na moment zaległa cisza. To może pan podjechać na mosiężniczu. Uprzedza Dominikę, żeby spodziewała się gościa, chyba że wystarczy pisemne oświadczenie. W zupełności by wystarczył. W takim razie jeszcze dzisiaj trafi do pana skan, a jutro oryginał. Bartłomiej odetchnął, a potem strzepnął dłonią niewidzialny pyłek ze spodni. Miał ewidentny problem ze znalezieniem miejsca dla swoich rąk i w końcu po prostu skrzyżował je na piersi. No, – Skoro tu mamy już te załatwione, to zastanówmy się nad inną rzeczą. – A jaką? – spytał Haładyn. – Kto do jasnej Janielki chce wrobić Forsta w jakieś zabójstwo? – I dlaczego? Wiktor nie wątpił, że nadinspektor głowi się nad tym od momentu, kiedy tylko zwiedział się o całej sprawie. Ale do jakich wniosków mógł dojść? Zasadniczo nie brakowało kandydatów na ludzi, którzy mieliby powód zaszkodzić Forstowi. Jednakże większość albo nie żyła, albo nie dysponowała odpowiednimi narzędziami. No cóż, zaczął ostrożnie Bartłomiej. Z pewnością ustalenie tego pozwoli nam zrozumieć także to, kto jest mordercą. Forst zgodził się z dawkowym skinieniem głowy. I dlatego zależałoby nam na pańskim powrocie. Co takiego? Chcielibyśmy, by wrócił pan z nami do Zakopanego nie ma mowy. Panie komisarzu, ja nigdzie się nie wybieram, uciął od razu Wiktor, ale komisja lekarska jasno stwierdziła, że jestem niezdolny do powrotu do służby. Była to już druga taka opinia, ale Forst miał świadomość, że trzeciej podobnej nie uzyska. Teoretycznie mógł wrócić do komendy, żadne kwestie zdrowotne nie stały temu na przeszkodzie. Fakt że nie zamierzał tego robić. Będzie za jakiś czas równoznaczny z napisaniem raportu o zwolnienie i pożegnaniem się z policją raz na zawsze. Nie będzie pan pracował w terenie, zapewnił Haladyn. Chodzi nam tylko o to, by był pan na miejscu i przerzucał papierki na biurku. To samo mogę przecież robić tutaj. Ale mimo wszystko nie wracam w Tatry, przerwał mu stanowczo Wiktor. Poniewczasie uświadomił sobie, że w jego głosie zadrgała nuta ostrzeżenia. Prokurator wychwycił ją bez trudu i najwyraźniej nie wiedział, jak sobie z nią poradzić, bo zerknął tylko bezradnie na osica. Ehm, — Forst, no, zastanów, że się... No. — zastanowiłem — ale ktoś ty, zabił człowieka. No, próbował dalej, jeden. Zdarza się. Zrobił to raz, to no, może zrobić? Choroby układu krążenia zabijają rocznie jakieś 18 milionów ludzi. A mimo to nie widzi pan, żebym pikietował pod McDonald'em, prawda? Rzucił Wiktor i podniósł się z krzesła. Przysunął je do biurka, a potem wymownie spojrzał w kierunku przejścia do cholu. To nie moja sprawa, dodał. No jak nie twoja, no. No, 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 a a czyje to ślady? Odnaleziono na miejscu przestępstwa, ha? Forst wsunął ręce do kieszeni dżinsów i czekał. Żaden z mężczyzn jednak nawet się nie podniósł. Może no, to nie interesuje kto i dlaczego to zrobił? Burknął Edmund. Interesuje. I pan z pewnością to ustali. Posłuchaj, jeśli pisemne oświadczenie o alibi od prokurator Wadryś Hansen nie wystarczy... To mogą mnie panowie wezwać na przesłuchanie do nowego targu, uciął komisarz. Ale inaczej nie mam zamiaru się stąd ruszać. Prokurator zerknął z zawodem na osicę, oczekując, że ten podejmie jeszcze jakąś próbę przekonania podkomendnego, by ten zmienił zdanie. Jednakże Edmund miał dostatecznie wiele doświadczenia w kontaktach z Forstem, aby wiedzieć, że nawet szczyty jego umiejętności retorycznych i arystycznych na nic się nie zdadzą. Położył dłonie na podłokietnikach fotela, a potem ociężale się podniósł. Ktoś na ciebie dybie, Forst, oznajmił. Niekoniecznie. Tych dowodów raczej nie spreparował na chybił trafił. Nie, przyznał Wiktor, ale mógł po prostu uznać, że jestem dobrym kandydatem na potencjalnego sprawcę. A Ładyn nadal się nie podnosił. Zupełnie jakby sądził, że sytuacja za moment obróci się o 180 stopni, a komisarz pójdzie po rozum do głowy. Nie każde przestępstwo jest rzuceniem wyzwania śledczemu, dodał Forst. Ale tu z pewnością tak, Forst. W takim razie ja go nie podejmuję. Osica pokręcił głową z głęboką dezaprobatą... Jednak nie zdążył zwerbalizować riposty, gdyż pomieszczenie wypełniło się dźwiękami standardowego dzwonka iPhone'a. Dochodziły z kieszeni Bartłomieja Hawadyna. Przepraszam, rzucił prokurator, to może być coś ważnego. Odebrał, a potem wyszedł z gabinetu Wadryś Hansen i przez moment słuchał. Edmund skwapliwie skorzystał z tego, że zostali sami. Psiąmać mać forst! mruknął. Wyjże, przestań blicić! Komisarz nie odpowiedział. – Doskonale wiesz, że cokolwiek się dzieje... – Ja niczego nie muszę, panie inspektorze, niczego. – A służba? – spytał pod nosem osica. Mam ją w dupie. – Swoje obowiązki też? Wiktor powiódł wzrokiem w kierunku korytarza. – Obowiązki to ja mam tutaj. Odparł. I to znacznie ważniejsze niż uganianie się po Tatrach za jakimś szaleńcem. Nadinspektor zbliżył się do niego tak, że mogli niemal zetknąć się nosami. Zabił raz, to zabije znowu, powtórzył. Nie, jeśli go złapiecie. Edmund westchnął bez sin. No i kto ma to twoim zdaniem zrobić, co? Kto? spytał. Cajder? Co to? Koronawirusa nawet złapać nie potrafi. Forst nie zdążył odpowiedzieć, dostrzegając, że prokurator skończył właśnie rozmowę i wrócił do gabinetu. Hut miał niepewny... A wyraz jego twarzy mógł oznaczać tylko jedno. Wydarzyło się coś, z czym nie potrafił sobie poradzić. Wiktor nie miał zamiaru pytać, co nie była to jego sprawa. Czo, coś nie tak, odezwał się ozic, a Ładyn nerwowo zerknął na komórkę, którą nadal trzymał w uniesionej dłoni. Przez moment wyglądał, jakby zaczęła go parzyć, a on ledwo powstrzymywał się przed rzuceniem nią jak najdalej. – Mamy nowe fakty w sprawie? – oznajmił. – Jakie fakty? – Bartłomiej potrząsnął głową, dając sobie chwilę, by ułożyć to, co ma zamiar powiedzieć. Zerknął kontrolnie na Forsta, zapewne zastanawiając się, czy powinni prowadzić tę rozmowę w jego obecności. – Słusznie. Był osobą postronną i chciał nią pozostać. – Wygląda na to, że nagrano sprawcę? – Nagrano? A gdzie? Jest jakaś kamera Topru umiejscowiona na dachu pięciu stawów dokończył Wiktor. Hm? Schroniska wyjaśnił Wiktor, mrużąc oczy z widokiem na przedni staw. Druga w dolinie jest ustawiona na granaty, ale nie widać z niej szlaku. Można przeglądać historyczne ujęcia z poziomu strony internetowej Topru. Usuwają je po jakimś miesiącu. Prokurator pokiwał głową, jak w transie Tak, tak, tak. Można. Przeglądać? Właśnie to zrobiliśmy, kiedy tylko dowiedzieliśmy się o zwłokach. No i? zapytał sica. I nic włączył się komisarz. Kamera jest ustawiona zbyt daleko, żeby rozpoznać twarz. Nawet na dużym powiększeniu nie będzie to możliwe, bo jakość pozostawia nieco do życzenia. Okróca, fukszu! Bartłomiej głośno odchrząknął. — No i tak i nie powiedział. Znaczy? rzucił Wiktor. Udało się rozpoznać tego człowieka. Forst przeklął swoje serce za to, że zabiło nieco szybciej. Praca śledczego była silnym narkotykiem, a on miał jednak sporo doświadczenia z próbami radzenia sobie z nimi. A ładny rozejrzał się po gabinecie i utkwił wzrok w laptopie stojącym na biurku. Czy możemy skorzystać? Wiktor sam podszedł do komputera, a potem podniósł klap. Kiedy siadał przed laptopem, dwóch mężczyzn ustawiło się za nim. Powinien ich niewybrednie pożegnać i poradzić, żeby następnym razem przynieśli ze sobą laptopa. Nie potrafił jednak tego zrobić. Wszedł na stronę z pogodą od topru, po czym wybrał odpowiednią kamerę. Jego wzrok prześlizgnął się po aktualnych warunkach meteo i w końcu zatrzymał się na suwaku, za pomocą którego można było zmieniać daty. Wprowadził odpowiednią sprzed tygodnia. A o której godzinie kamera zarejestrowała sprawcę? Rzucił. Haładym podał mu ją, bez choćby krótkiego wahania. Jakby ustalenia jego współpracowników wyryły się na zawsze w jego pamięci. Wolst ustawił odpowiednią porę, a potem wszyscy wbili wzrok w obraz z kamery ukazującej kawałek dachu schroniska i teren między nim a przed nim stawem. Był to słoneczny dzień. Widoczność jak żyleta. Bez trudu dało się dostrzec sylwetkę idącą w kierunku Stawu. Miała na sobie rozpiętą kurtkę, spod której przebijała koszulę w czerwono-czarną kratę. Postać podpierała się z jednej strony kijkiem trekkingowym, jakby miała problem z lewą nogą. Ulica Mosiężnicza Kraków. Dominika Wadryś Hansen nigdy nie sądziła, że stanie się tą osobą, którą teraz była. Nigdy nie przychodziła do pracy li tylko po to, by ją odwalić. Nigdy nie zerkała niecierpliwie na zegarek, czekając, aż wybije pora wyjścia do domu. I wreszcie nigdy tak bardzo nie czekałaby się w nim znaleźć. Jakiś czas temu to wszystko jednak stało się normą. Czekający na nią Forst, Inga i Ola... Byli wszystkim, czego potrzebowała nie tyle do szczęścia, ile do życia. Nie interesowały jej dochodzenia ani śledztwa, wszystko zostawiała tutaj, w swoim gabinecie i nie zabierała ze za sobą niczego do domu. Kiedy zobaczyła nieznany numer dzwoniący na jej komórkę, wcale nie miała zamiaru odbierać. Chciała jak najszybciej mieć z głowy dzisiejszą papierologię, a potem, być może, uda jej się wcześniej wyjść. Połączenie wygasło, a ona od razu o nim zapomniała. Jednakże zaraz potem przyszedł SMS, którego nie mogła zignorować. Pani prokurator? Z tej strony Bartłomiej Haladyn z Nowotarskiej Prokuratury Rejonowej. Czy moglibyśmy porozmawiać? Chodzi o Wiktora Forsta. Dominika poczuła, jakby w jednej chwili cały jej spokój prysł. Natychmiast oddzwoniła. Co się dzieje? Rzuciła nerwowo. Spokojnie. Nic mu nie jest. W takim razie o co chodzi? Od razu wprowadziła imię i nazwisko tego mężczyzny do systemu i przekonała się, że faktycznie pracuje tam, gdzie twierdził. Ale jaką mógł mieć do niej sprawę, która wiązałaby się z Forstem? Właściwość terenowa tej prokuratury rozciągała się przede wszystkim na Nowy Targ, Szczawnicę, Rabę Wyżną, Rabkę Zdrój, Czarny Dunajec i kilka pomniejszych gmin. No cóż, Zaczął Hałady. Najlepiej będzie chyba powiedzieć to wprost. Mimo jego wcześniejszej deklaracji, że z Wiktorem wszystko w porządku, Wadryś Hansen poczuła mocny ucisk w klatce piersiowej. Mamy powody sądzić, że komisarz Forst jest zamieszany w zabójstwo w Dolinie Pięciu stawów Polskich wydusił wreszcie. Słucham? Doszło do niego tydzień temu nieopodal żył tego szlaku, pomiędzy... ale jaki to ma niby związek z Forstem? Znaleźliśmy jego ślady na miejscu zdarzenia. Zaraz, a w dodatku jest nagranie z kamery top, na którym widać postać łudząco przypominającą komisarza. Moment, ucięła bardziej stanowczo Dominika. Czy pan w ogóle słyszy, co mówi? Tak. To jakiś kompletny absurd. Też tak sądziłem, jednak... Zatrzymaliście go? Przerwałam mu. Pytanie właściwie samo opuściło jej usta, zanim Wadrysiansen w ogóle zdążyła się nad czymkolwiek zastanowić. Boże, co tu się działo? Jakie zabójstwo? Skąd w tym wszystkim, Wiktor? Pytałam o coś! zagrzmiała. Tak, słyszałem. I nie, formalnie komisarz nie jest zatrzymany. A nieformalnie? Przewozimy go do nowego targu na przesłuchanie w charakterze no chyba pan sobie żartuje! Chciałbym odparł nieco niepewnie Bartłomiej. Ale to wszystko odbywa się za zgodą komisarza Forsta. Skontaktował się już z jakimś prawnikiem, tak więc. Niechże mi go pan da do telefonu. Obawiam się, że w tej chwili to niemożliwe. Bo. Alad nie udzielił odpowiedzi. Ale mogła ją sobie sama sformułować, bo Wiktor Forst był w tej chwili traktowany jako podejrzany. I właśnie w takim charakterze zostanie przesłuchany w Nowotarskiej Prokuraturze. — Jest tutaj także nadinspektor Osica — dodał Bartłomiej. — Co? Z wami? — Tak. Tak, i ja argumentuję w dość przekonujący sposób, by najpierw porozmawiać z panią. Dominika podniosła się z krzesła za biurkiem i przeszła po gabinecie. — Zachowaj spokój — powiedziała sobie w duchu. — Cokolwiek się dzieje, dopiero nabiera rozpędu, a ty możesz w porę to zatrzymać. — W porządku — powiedziała. — Czekam w prokuraturze. Dotarcie tu obwodnicą z dolnych młynów powinno zająć im jakiś kwadrans. Jednakże najwyraźniej dzwonili już z drugi, bo zjawili się po pięciu minutach. Wady Hansen nie zdążyła nawet przygotować sali konferencyjnej. Szczęśliwie była wolna. Kiedy dostrzegła Forsta w korytarzu, serce jej się zatrzymało. Miała ochotę podejść do niego, objąć go i pozwolić, by sama jego obecność wypełniła ją tym znajomym poczuciem, że wszystko będzie w porządku. Zamiast tego jednak pozwolili sobie tylko na to, aby delikatnie musnąć swoje dłonie. Dotyk był krótki, ale miał ładunek emocjonalny, który Wady Hansen poczuła w całym swoim ciele. Zadzwoniłem po twoją kuzynkę, odezwał się Wiktor. Zaraz przyjdzie do dzieci. Skinęła głową. I objęła wzrokiem jego twarz, po czym zerknęła na osicę. Sprawiał wrażenie, jakby nie wiedział, gdzie jest, ani jak się nazywa. — Dzień dobry, panie inspektorze? — odezwała się. Sapnął w charakterystyczny dla siebie sposób, którego czasem używał zamiast werbalnego powitania. — Możemy wejść? — spytał Bartłomiej Haladyn, wskazując wzrokiem drzwi do sali konferencyjnej. — Owszem, tak. — No to świetnie — włączył się Edmund. — Załatwmy to wreszcie, jak najszybciej i bierzmy się do prawdziwej roboty. No. Prokurator z Nowego Targu wyraźnie chciał zgłosić wotum separatum, niepewny, czy będą w stanie tak szybko rozstrzygnąć zajmującego kwestię. Osica zdawał się jednak przekonany, że dzięki spotkaniu z Dominiką Halladyn odpuści. Wadryś Hansen naraz poczuła ciężar, który niosło spojrzenie nie tylko nad inspektora, ale także... "Forsta." Znowu delikatnie dotknęli się dłońmi, a potem cała czwórka weszła do sali. Wiktor usiadł na krześle przy ścianie. Osica i Bartłomiej Haladyn zajęli miejsca przy stole. Po drugiej stronie usadowiła się Dominika, odnosząc wrażenie, jakby to ona miała być tutaj przesłuchiwana w charakterze podejrzanego." Posłowa Forstowi kontrolne spojrzenie, starając się ustalić, jak zapatruje się na to wszystko, co się działo i czy ma jakiekolwiek pojęcie, kto władował go w ten kabał. No cóż dobrze, zaczął Bartłomiej, kładąc włączony dyktafon na stole. Zacznijmy może od tego, czy mówi pani cokolwiek litera G? G. Została wypalona na ciele ofiary. Badyś Hansen skierowała wzrok ku Wiktorowi? A potem osicy? Naszła ją dziwna myśl, że zachowuje się tak jak podejrzani, którym przez lata się przyglądała. Szuka wsparcia, odpowiedzi, ratunku ze strony innych. Upomniała się w duchu, by na przyszłość powściągnąć takie reakcje i po prostu odpowiadać na pytania. Nic mi nie mówi, rzuciła. Bartłomiej lekko skinął głową. Czy może pani potwierdzić, że Wiktor Forst, wskutek ran odniesionych w trakcie śledztwa w sprawie Grzegorza Prajsa i Adama Petrowa, utyka na którąś z nóg? Tak. Na którą? Lewą. Czy to uniemożliwia mu normalne poruszanie się? Właściwie tak. Czy byłby w stanie chodzić po górach? Dominika nawet się nie wahała doskonale bowiem zdawała sobie sprawę z tego jak od tamtego wypadku zmieniło się całe życie Forsta była na bieżąco ze wszystkim nie mógł nie tylko chodzić po górach ale także biegać a to sprawiło że cierpiał na nawrót migren mocnych jak piła mechaniczna bywały dni kiedy ledwo radził sobie z bólem i zdawało się że żadna dawka środków przeciwbólowych na nic się nie zda Miał zaburzenia widzenia, uniemożliwiające przeczytanie jakiegokolwiek zdania, Światło światłowstręt sprawiający, że musiał siedzieć w ciemni i ból w skroniach tak potężny, że wymiotował raz za razem. Gdyby mógł uprawiać jakikolwiek sport, robiłby to. Ach, rozumiem, odparł Holadyn. A czy podejmował jakiekolwiek próby wyjścia w tatry? Nie. Jest pani pewna? Wadryś Hansen położyła ręce na blacie i nachyliła się do Bartłomieja, chcąc zająć więcej przestrzeni i przypomnieć mu, że znajdują się na jej terenie. Panie prokuratorze, podjęła, mój partner przez wiele miesięcy nie był w stanie zejść po schodach i do dziś przychodzi mu to z pewnym trudem. Nie ma nawet hipotetycznej możliwości, żeby wyszedł w góry. Haladen znów skinął krótko głową, jakby z obowiązku, by ktoś odnotował ten gest w protokol. Ślady DNA, odciski palców i bieżnika butów należące do pani partnera zostały odnalezione. Na miejscu zbrodni, oznajmił. Wadyś Hansen milczały. — Nie chce pani odpowiedzieć? — Nie zadał pan żadnego pytania. Bartłomiej lekko się zmieszał, wyraźnie nie odnajdując odpowiedniego wzorca dla roli, którą powinien przyjąć. Dominika wykorzystała jego chwilowe wahanie, by spojrzeć na Wiktora. Był tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Pani doświadczenie śledcze podpowiada, że łatwo podłożyć takie ślady? odezwał się wreszcie Haładyn. To zależy. Od czego? Od tego, jak bardzo komuś na tym zależy odparła twardo. A historia mojego partnera pokazuje, że znajdowało się wielu, którym zależało bardzo. Tak, to prawda. Znów zaległo milczenie. Tym razem to Wadryś Hansen postanowiła je przerwać. Panie prokuratorze, doskonale pan wie, że podłożenie włosa czy odcisku buta jest banalnie proste, powiedziała. Spreparowanie śladów daktyloskopijnych nastręcza nieco więcej trudności, ale przekonywaliśmy się nieraz o tym, że jest całkowicie wykonalne. Tak, zawiesił głos. A ona uświadomiła sobie, że za moment usłyszy, ale... O którym Hałady napomknął przez telefon i które musieli też znać Wiktor i Osica. Inaczej nigdy nie pozwoliliby na to, aby sprawa zaszła tak daleko. Bartłomiej sięgnął po telefon, a potem położył go na stole i przesunął w kierunku prokuratorki. Zerknąwszy na wyświetlacz, zobaczyła powiększone zdjęcie w niskiej jakości. To kadr z tej kamery topru? Rzuciła. No tak, w pięciu stawach, włączył się osica. Tuż przed oszacowanym czasem zgonu o ofiary. Wadryś Hansen patrzyła na postać, łudząco przypominającą jej ukochanego. Taka sama postura i postawa kijek do podpierania się po lewej stronie i przede wszystkim ta cholerna koszula w kratę. Czy pani jest w stanie rozpoznać osoba na zdjęciu? Spytał haladyn. Mężczyzna miał nawet takie same dżinsowe spodnie jak Wiktor. Gdyby miała przysiąc na wszystkie świętości, powiedziałaby, że tak ten człowiek wyglądał identycznie. Pani prokurator? Dominika wpatrywała się w ekran telefonu. Zdjęcie jest nieostre. A w dodatku wykonane z dużej odległości, podjęła, nie sposób dostrzec twarzy nawet przy dużym powiększeniu. A mogłaby pani wyświetlić kolejne? Wadryś Hansen przeciągnęła dwoma palcami po wyświetlaczu, a potem machnęła w lewu. Zobaczyła kolejne ujęcie. Tym razem mężczyzna był odwrócony tyłem. Może rozpoznaje pani plecak, widoczny na zdjęciu? Dominika zmrużyła oczy, a potem przybliżyła. Jasna! Pani prokurator? Czy poznaje pani plecak? — Model? Tak, egzemplarza nie. A jaki to model? Czarny low-alpine, trzydziestolitrowy. Bartłomiej zerknął na osicę, jakby chciał mu coś zakomunikować. A jaki plecak ma pani w domu? Nie było sensu wykręcać ani zaprzeczać zanim opuścili jej mieszkanie przy dolnych młynów, musieli sprawdzić, co ma w szafie. Forst z pewnością nie protestował, nie miał powodu, by nie współpracować. Ten sam model, przyznała Dominika. Rozumiem, Haladyn zabrał telefon, po czym wbił nieruchome spojrzenie w oczy Wadrychonsem. Robił się coraz bardziej pewny siebie, a przez to także stanowczy. Dominika zaś czuła coraz większy niepokój. Ktokolwiek to wszystko zaplanował, ewidentnie dobrze się przygotował, ale jakim cudem? Kupiła przecież ten plecak stosunkowo dawno, ale nigdy nie zabrała go w góry. Na dobrą sprawę wiedzieli o nim jedynie Wiktor i dzieci. I chyba nawet osica go nigdy nie widział. Nie było okazji ani powodu, aby wyciągać go z szafy. A mimo to ktoś kupił identyczny. Aby okazał się gwoździem do trumny forsta. No niech pan już te kończy te banialuki dokrojcza, no, burknął I zapyta panią prokurator o to, co chce. No. No, oczywiście musiałem tylko, co konkretnie chce pan wiedzieć, spytała szybko Dominika. Musiała działać nim całe jej opanowanie i racjonalizm. Zniknął pod wzbierającą falą pytań bez odpowiedzi. Szczególnie, że momentalnie pomyślała tylko o jednej osobie, która byłaby w stanie przygotować taką prowokację. I było to jak automatyczna reakcja organizmu, geord. Tyle, że nie miał już żadnych narzędzi. Został całkowicie unieszkodliwiony i odosobniony w zakładzie karnym w Gawiszynie w północnej Polsce. Służba więzienna drugi raz nie popełniła błędu dopuszczenia go do kogokolwiek, kto mógłby być podatny na jego manipulacje. Przyzna pani, że nie wygląda to najlepiej dla pana komisarza, odezwał się Bartłomiej. Dominika zrobiła wszystko, by jej myśli nie odpłynęły w kierunku Giorda. Nie mogła pozwolić mu na to, by ją rozproszył. To chcę panu coś zapytać, czy nie? rzuciła. Tak, odparł haladyn. Czy może pani powiedzieć, co robiła dokładnie tydzień temu? Wadyś Hansen nie upilnowała wzroku, uciekł w kierunku Wiktora. Pytanie w sposób oczywisty dotyczyło tego, czy Forst może liczyć na alibi, czy nie. Podobnie jak dziś. Byłam w pracy, odparła. A potem. Wróciłam do domu. I. I. Zastałam tam moje dzieci w towarzystwie człowieka, którego niesłusznie stawia pan w charakterze podejrzanego. Bartłomiej pochylił się lekko nad stołem, głęboko patrząc w oczy siedzącej po drugiej stronie prokuratorki. Wyglądał jakby spojrzeniem, miał zamiar przebić się przez każdą barierę, którą ustawia. A więc komisarz Forst był cały czas w Krakowie? Spytał. Tak, zgadza się. W poprzedni i kolejny dzień również? Również. Haladen wyprostował się. Dostrzegając, że osica nie skupia się na rozmowie, tylko na Wiktorze, sam odwrócił się w jego stronę, ale ten nie zwrócił na niego najmniejszej uwagi. Jest pani tego pewna? Rzucił. No raczej trudno, żebym nie była. I złoży pani takie zeznanie na piśmie? Oczywiście. W sali konferencyjnej zaległa cisza, mącona jedynie nieco chrapliwym, ciężkim, nierównym oddechem osicy. Czegoś więcej panu potrzeba? dodała dominika. Do. do zorientowania się, że próbuje pan zatrzymać niewłaściwą osobę. A cóż, bo dostał pan właśnie dość mocne alibi, które w połączeniu z faktem, że Wiktor zasadniczo nie mógłby chodzić po górach, powinno w zupełności wystarczyć, by pan go puścił. Bartłomiej przyglądał jej się uważnie, ona zaś poczuła pewien niepokój. W końcu westchnął bezsilnie. Trudno było jednak przesądzić, czy się poddaje, czy po prostu osłabia go upór rozmówców. Niech pani zerknie jeszcze na to powiedział, sięgając po telefon. Przesunął palcem wzdłuż wyświetlacza, przekrzywił głowę na bok, a potem raz jeszcze podsunął komórkę w adresie Hansen. Spodziewała się zobaczyć kolejne ujęcie z kamery Topru, jednak zamiast tego dostrzegła coś zupełnie innego kompletnie zbiło ją to z pantałyku. Przestała kontrolować mimik. Na jej twarzy musiał zarysować się wyraz niedowierzania, bo zarówno Wiktor, jak i osica poruszyli się nerwowo. Co, co to jest? rzucił Edmund. Wadryś Hansen próbowała przełknąć ślinę, ale ta ugrzęzła w skurczonym gardle tak mocno, że przez moment miała wrażenie, jakby się czymś zadławiła. Dominika, spytał Forst. Obaj nie mieli pojęcia, co pokazał jej Haladyn. Najwyraźniej otrzymał to już w drodze tutaj i nie zdążył się tym z nimi podzielić. Nic dziwnego. Nawet gdyby miał więcej czasu, z pewnością zachowałby to dla siebie. Wadry Hansen wciąż nie mogła uwierzyć w to, co znajdował się na ekranie. Było to po prostu niemożliwe, niewytłumaczalne. — Pani prokurator! — dodało sica łapiąc za podłokietniki, jakby miał zamiar poderwać się na równe nogi. Domnika w końcu odłożyła telefon. Jej przeciągające się milczenie sprawiło, że Hałady nabrał tchu gotów udzielić pozostałym jakichś wyjaśnień. Pokazałem pani prokurator fotografię zrobioną przez jednego z turystów w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, oznajmił. Przedstawiał jego partnerkę w okolicy, gdzie doszło do zabójstwa. Na drugim planie oprócz tego widać coś jeszcze. Bartłomiej obejrzał się na Forsta. Właściwie kogoś jeszcze dodał. Pana. Co takiego? Wypalił Forst. Podobnie jak na nagraniu z kamery, ma pan na sobie czarną kurtkę rozpiętą na tyle, że widać koszulę w kratę. Ma pan również kijek i plecak, o których rozmawialiśmy. Co to za bzdury? Haładen nadal siedział bokiem do dominiki, świdrując wzrokiem komisarza. Dość ciężko pomylić pana z kimkolwiek innym oznajmił. I wydaje mi się, że pani prokurator jest podobnego zdania. Właduś Hansen zorientowała się, że zaciska obydwie dłonie w pięści. Rozluźniła palce, ale wciąż stać ją było tylko na zachowywanie jakich takich pozorów. Nie mogła nawet zacząć układać w głowie sensownego wyjaśnienia. Patrzyła na Forsta, na jej Wiktora. Jak sama pani widzi, sprawa jest problematyczna. Dodał Bartłomiej. Prokuratorka nie odpowiedziała, miała świadomość, że w tej chwili każde słowo, które wypowie, może okazać się katastrofalne, nie tylko dla niej, ale także dla Forsta. I raczej nie ma opcji, żebyśmy nie zabrali komisarza do nowego targu, dorzucił Hawadym. Ale jest jeszcze czas i szansa na to, aby zmieniła pani swoje zeznania. Jak to możliwe? Miał jakiegoś brata, bliźniaka, który ubrał się dokładnie tak samo, uczesał identycznie i nawet zadbał o to, by naznaczona latami ciężkich przeżyć twarz nie różniła się od tej forsta? Ale to jest jakiś to jest jakiś absurd, wydusiła w końcu Dominika. Chce pani wycof Nie, nie chcę niczego wycofywać. Haladyn odczekał jeszcze moment, patrząc na nią w sposób sugerujący, że wspaniałomyślnie daje jej ostatnią szansę. Teraz dopiero zrozumiała, że całe to jego wcześniejsze zachowanie było tylko taktyką mającą na celu uśpienie przeciwnika, że nie dostał tego zdjęcia w drodze tutaj, że dysponował nim wcześniej. I tak naprawdę dopiero teraz mogła obserwować prawdziwego Bartłomieja Haladyna. Ten przez moment jeszcze trwał w bezruchu, po czym zabębnił palcami o blat i powoli podniósł się. No cóż, w takim razie to wszystko, powiedział, gdyby pani coś się przypomniało, to wie pani, gdzie mnie szukać. Forst i osica także wstali. Wadyś Hansen nie ruszyła się jednak z krzesła obawiając się, że nogi odmówią jej posłuszeństwa. W tej chwili odnosiła wrażenie, jakby były tylko galaretowatymi kwazipodpórkami, które ugną się, gdy tylko pojawi się jakikolwiek ciężar. Utkwiła wzrok w oczach mężczyzny, którego kochała ponad życie, nie potrafiąc wydusić z siebie ani słowa. Wiktor powiedziała w końcu: Wyjaśnię to i wrócę, zapewnił szybko. Próbowała odpowiedzieć, ale bezskutecznie. Nie martw się, dodał. Powoli zaczęła się podnosić. On zaś podszedł do biurka. Stanął tak, że zasłonił jej osicę i prokuratora, a potem ujął jej dłoń. Przez moment trzymał ją w milczeniu, jakby za pomocą samego dotyku mógł przekazać jej wszystko. Potrafił to robić. Chwilę później odwrócił się, a Dominika odniosła wrażenie, jakby zabrał jej coś, czego już nie odzyska. Razem z Edmundem i Haladynem opuścili gabinet, a ona opadła bezsilnie na krzesło. Nie zdążyła złożyć nawet jednej zbornej myśli, mimo z powrotem pojawił się w gabinecie. Wzrok miał surowy, właściwie to cała jego twarz sugerowała, że tylko cudem powściąga się przed wybuchem złości. — No i dlaczego pa pani go okłamała? — rzucił. — Słucham? — Haladyna! — No dlaczego? — poświadczyła pani nieprawdę. Obydwa pytania podziałały na nią jak kubeł zimnej wody. Potrząsnęła lekko głową i zogniskowała spojrzenie na oczach Osicy. — O czym pan mówi? — O tym, że nie wie pani, gdzie był fort tydzień temu i że kłamała pani. Jak znud! — No! — A teraz potrafi pan rozpoznawać, kiedy mówię prawdę, a kiedy nie? Edmund kaszlnął nerwowo wyraźnie przejęty. Ja, nie, odparł Ja doskonale tego. No, widzę, kiedy forsten targa poczucie winy. Wadryś Hansen milczała. I zapewniam, że dostrzegałem mnie wyraźnie, kiedy pani odpowiadała na pytania prokuratora i musiała kłamać! Kłamać! Osica liczył na odpowiedź, wciąż jednak żadnej się nie doczekał. Obejrzał się przez ramię, a potem zamknął drzwi gabinetu i zbliżył się do biurka. Dlaczego zapewniła mu pani fałszywe alibi? rzucił. Dominika wiedziała, że może zaufać temu człowiekowi, że cokolwiek mu powie, to z pewnością nie opuści tych czterech ścian. A już z całą pewnością nie trafi do nikogo, kto mógłby zaszkodzić Wiktorowi. No nie, że pani mówi! Do cholery! no krótsza... Wadryś Hansen na moment zamknęła oczy. Wie pani, gdzie był tydzień temu? syknął Edmund. Nie. Usłyszała ciche przekleństwo wydobywające się z ust nad inspektora. Nie mam pojęcia dodała. Powiedział, że potrzebuje trochę czasu sam na sam, a potem. Potem znikł na dwa dni. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.